Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w samorządowym programie informacyjnym Telewizji Zachodniopomorskiej. Dziś jesteśmy w gabinecie u pana burmistrza Krzysztofa Sypienia, burmistrza miasta i gminy Goleniów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, czas szybko mija. To już pół roku od momentu, kiedy wszedł pan do tego budynku jako burmistrz, nie jako radny, tylko jako burmistrz. Właśnie. Wspomina pan jeszcze ten czas, ten majowy czas, kiedy to się wydarzyło, czy już jest tyle spraw, taki natłok tych spraw, że po prostu to już jest historia? Wspominam, natomiast faktycznie spraw jest całe mnóstwo. Tych 5 miesięcy bez mała minęło bardzo szybko i sprowadzało się do bardzo intensywnej pracy, która powoduje, że jesteśmy już na etapie, myślę, takiej pracy, można powiedzieć, na pełnej parze, bo ten etap rozbiegu, wiadomo, zaznajamiania się i poznawania całej struktury, zarówno urzędu, jak też i funkcjonowania naszej społeczności, wszystkich jednostek organizacyjnych, które pracują wokół, dobiega końca, a przechodzimy w tryb już taki regularny i w tryb regularnej pracy, choć każdy moment, każdy okres niesie sobą nowe okoliczności i nowe wyzwania, które też są cały czas nowe. No właśnie, bo każdy mówi, przychodzi nowa władza, czyli przychodzi tak zwana ta nowa miotła, tak? No to trzeba od razu od niej, a szczególnie patrząc jeszcze na program wyborczy, jak najwięcej zyskać. Już się wydaje po pierwszych 100 dniach zresztą, że no nic nie robicie, no bierzcie się do roboty, no przyspieszcie trochę to tempo, prawda? Ma pan takie odczucie właśnie? Mam takie poczucie, że mam bardzo dużo kredytu zaufania zarówno wśród mieszkańców, jak też i wśród najbliższego mojego otoczenia. Mam też poczucie bardzo dużej odpowiedzialności w związku z całą sytuacją objęcia przeze mnie funkcji burmistrza naszej gminy. Wiem, jak to odpowiedzialne stanowisko i staram się każdego dnia, w każdej godzinie i w każdej minucie pracy robić to najlepiej, jak potrafię i mam nadzieję, że nawet jeżeli są jeszcze przestrzenie, w których mieszkańcy mogliby nie zauważać efektów, a tych przestrzeni jest mnóstwo, bo mnóstwo jest spraw do zrobienia, to liczę na to, że w perspektywie czasu, w związku z tym, że bardzo intensywnie pracujemy wraz z moim zespołem nad wprowadzaniem procedur, wprowadzaniem pewnych standardów funkcjonowania i budowania relacji zarówno wewnątrz urzędu, jak też i poza jego granicami. Mam nadzieję, że i bardzo w to wierzę i liczę na to, że te efekty będą widoczne w perspektywie zarówno krótkoterminowej, te drobne sprawy, które już zaczyna być widać, a też i sprawy strategiczne, sprawy kierunkowe, sprawy związane z dużymi inwestycjami w perspektywie najbliższych lat będą zauważalne. Tak jak i pan, tak i pańscy bezpośredni zastępcy to są ludzie nowi, którzy nie pełnili żadnej funkcji do tej pory w mieście i w gminie. To prawda. Są to osoby, które nie miały do czynienia bezpośrednio z urzędem gminy i miasta w Goleniowie oraz nie pełniły funkcji samorządowych. Natomiast w przypadku mojej zastępczyni pani Magdaleny Bauer-Styborskiej, pani Magdalena wnosi poza swoją dużą świadomością i zdolnościami społecznymi też umiejętności, które wynosi z przestrzeni działalności gospodarczych, którymi zajmowała się przez swoich lat kilkanaście związanych z jej dotychczasową i wcześniejszą pracą zawodową. W związku z tym, że zdarzało się pani zastępczyni odnosić sukcesy właśnie w tej dziedzinie, w tych dziedzinach, którymi zajmowała się dotychczas, jest to w pełni dobry prognostyk na to, żeby zakładać i wierzyć w to, że będzie tylko dobrze. Jeśli chodzi o drugiego zastępcę wyłonionego przed 2 miesiącami, pana Piotra Wolnego, który zajmował się dotychczas bardzo taką szeroką relacją ze środowiskami biznesowymi, pracując w ramach struktur Północnej Izby Gospodarczej. Jest to też prognostyk pozytywny, taki, na którym bardzo mi zależy, gdyż w związku z tym, że sprawy gospodarcze są szalenie istotne do tego, żeby nam się dobrze żyło i żebyśmy mieli tą finansową podstawę i podwalinę
do podnoszenia jakości naszego życia w naszej społeczności. Bardzo też perspektywicznie i pozytywnie oceniam rolę pana Piotra, drugiego zastępcy w tej całej naszej zespołowej układance, tak to bym określił. Przynajmniej na początku, z tego co słyszę, pracy wam nie brakuje jako administracji, tak? Pracy jest bardzo dużo, też nie jest tajemnicą, ja zresztą wspominałem o tym już niejednokrotnie przy wcześniejszych okazjach do rozmowy, że takim chyba największym zaskoczeniem dla mnie i kwestią, z którą przyszło mi się zmierzyć, była niewyobrażalnie z perspektywy poprzedniej, czyli radnego Rady Miejskiej i osoby, która była w otoczeniu, ale nie była bezpośrednio w urzędzie, tej bardzo dużej ilości bieżących tematów i bieżących spraw. Ja sobie też wyobrażam i też mam świadomość tego, że ten nawał pracy, który nas spotkał tutaj na wejściu, był związany z tym, że okres przedwyborczy, okres wyborów samorządowych też rządzi się swoimi prawami i naturą sprawy, tu absolutnie nie winiąc nikogo, też osoby, które biorą udział w wyborach samorządowych, skupiają się na pewnych rzeczach w nieco większym zakresie, a inne sprawy tracą ten priorytet. Natomiast już po objęciu urzędu my ten priorytet musieliśmy wyrównać i zacząć zajmować się tematami, które przez poprzednie dni, tygodnie czy miesiące były nieco mniej istotne w przypadku tych poprzednich okresów czasu. No właśnie, panie burmistrzu, teraz jak patrzy pan, a ja leżę tu przede mną, program wyborczy, dużo by trzeba było skorygować teraz z niego, jakby pan jeszcze raz do niego teraz usiadł, będąc już burmistrzem? Ja zakładam, że ten program wyborczy jest do zrealizowania, no chciałbym bardzo, w 100%, a jeżeli nie w 100%, to w dużym stopniu, dlatego że po rozmowach, które odbywam i po będąc cały czas w tym procesie, ja przypuszczam, że pan redaktor poświęci jeszcze chwilę uwagi pewno różnym relacjom, choćby relacjom z Radą Miejską i temu, jaka jest perspektywa w tym kierunku, to o tym pewnie za chwilę, ale też w moim, czy też programie wyborczym mojego środowiska i moim jest wiele tematów, które są spójne i zbieżne z propozycjami innych środowisk, więc myślę, że skupienie wokół pomysłów właśnie, które znajdują się na kartce trzymane przez pana redaktora, nie powinno być dużego problemu i liczę na to, że będziemy znajdowali porozumienie i szukali tych kompromisów. Rozumiem, że program, pracując nad tym programem swoim wyborczym, miał pan perspektywę całości kadencji, czyli 5 lat, a nie tylko miesiąca, prawda? Zdecydowanie tak. Ja nawet powiem, zresztą to nie jest odkryciem, że każdy projekt, każde wykonanie musi być poprzedzone fazą planowania, analizowania, w przypadku pracy w samorządzie też zyskiwania akceptacji, zyskiwania co najmniej większości, jeżeli nie, na co najbardziej liczyłbym i najbardziej byłbym zadowolony, 100% przekonania wśród osób współdecydujących, a jest nimi Rada Miejska jako ciało. Jest to proces długotrwały, wymagający pracy i wewnątrz, ale też wymagający wielu uzgodnień czy z Radą Miejską, czy z poszczególnymi instancjami, instytucjami, które też uczestniczą w wielu procesach, choćby inwestycyjnych. Zatem, panie burmistrzu, zapytam, bo już czas na to, jak się układa panu współpraca właśnie z 21-osobową Radą Miejską Goleniowa? Czy zdążył już pan kogoś przekonać, oprócz swojej grupy, która weszła do Rady Radnych, do tego programu starał się pan, żeby zapoznali się pozostali radni, że zobaczcie, no są takie fajne rzeczy, może zaczniemy je najpierw realizować, później pomyślimy również i nad waszymi. Jak to wygląda ta współpraca? No tak, na pewno to co jest bardzo istotne i chciałbym, żeby było jasne i żeby wybrzmiało to, że bardzo zależy mi na dobrej relacji z Radą Miejską. Zależy mi na tym, żeby ta relacja była konstruktywna, skupiona wokół pracy na rzecz określonych i obranych celów. Jesteśmy w procesie, my jesteśmy na etapie, w związku z tym, że też akurat tak się złożyło, że ten okres objęcia stanowiska przeze mnie przypadał na okres wakacyjny i okres, w którym przez ponad 2 miesiące nie odbywały się sesje Rady Miejskiej, a także komisje tematyczne, komisje
merytoryczne nie pracowały. Czyli tego czasu za dużo Pan nie miał, Panie Burmistrzu, prawda? Czas przeznaczaliśmy na inne, również potrzebne sprawy, natomiast od początku września, kiedy również i Rada Miejska zaczęła pracować na pełnych obrotach, skupiamy się na budowaniu tych relacji, skupiam się też na rozmowach ze wszystkimi radnymi Rady Miejskiej. Chciałbym w ogóle, to jest taka moja idea, żeby nie szukać jednoosobowej większości czy jakiejś takiej czystej, suchej matematyki w Radzie, tak, po to, żeby móc osiągać zamierzone cele, tylko chciałbym przekonywać, chciałbym angażować radnych do współpracy i współtworzenia tych naszych celów i mam nadzieję, że w najbliższych dniach, począwszy od jutra, bo mamy zaplanowane spotkanie z grupą radnych w dniu jutrzejszym i mam nadzieję, że będzie ono konstruktywne i pozytywne. Chciałbym, żeby takie spotkania były standardem i żebyśmy nie tylko na komisjach, ale też w różnych innych okolicznościach pracowali i wypracowywali wspólne inicjatywy. Zazwyczaj kilka tygodni, nawet można powiedzieć kilka miesięcy po objęciu stanowiska przez burmistrzów, nowych burmistrzów czy prezydentów miast po ostatnich wyborach samorządowych, jest tak, że przynajmniej przez kilka następnych miesięcy odbywa się tak zwane rozliczenie poprzedników. Już żeście rozliczyli swoich poprzedników w mieście gminie Goleniów? Panie redaktorze i szanowni państwo, ja wolę i to jest też taka moja jedna z dewiz, którymi staram się kierować. Przede wszystkim wolę skupiać się na tym, co tu i teraz i na tym, co w przyszłości. Oczywiście bardzo istotne jest też odnoszenie się do faktów, które miały miejsce w historii, natomiast przede wszystkim koncentrujemy się na zorganizowaniu pracy urzędu i naszego ekosystemu gminnego, jeżeli mogę w ten sposób określić. Natomiast na pewno też w związku z tym, że kontynuujemy wiele spraw, w związku z tym, że realizujemy tak naprawdę budżet uchwalony przed rokiem przez poprzedników, więc tutaj trudno się spodziewać też w tym roku kalendarzowym i w tym roku budżetowym spektakularnych zdarzeń. Natomiast oczywiście mamy swoje wnioski, mamy też swoje spostrzeżenia, analizujemy, badamy, w pewnych zakresach poddajemy pewne tematy procedurom audytorskim i staramy się też wyciągać wnioski. Ale na zasadzie może nie tyle jakiejś takiej negacji dla zasady, że wszystko, co dotychczas było złe, a wszystko, co dzisiaj teraz jest cudowne, dobre, tak? Tylko bardziej na zasadzie takiej, żeby wiedzieć, w których kierunkach zmierzać, co poprawić, co spowodować, żeby było lepsze i żebyśmy mogli możliwie wykorzystywać środki, które chociażby spływają do nas z zewnątrz. Czyli poprzednicy, udając się, bo teraz pełnią na przykład funkcję radnego tylko, prawda, na posiedzenia sesji rady, nie muszą być bardzo oburzeni czy bardzo przestraszeni tym, że za chwilę coś usłyszą od radnego, względnie od pana burmistrza, na temat to, co było. Panie redaktorze, poprzednicy najlepiej wiedzą, co było i jak było, natomiast we mnie nie ma agresji i jakiejś takiej potrzeby udowadniania czegokolwiek komukolwiek. Ja stawiam na współpracę. Chciałbym, żeby ta nasza relacja była oparta o myślenie zadaniowe i o wzajemne poszanowanie. Myślę, że relacja jest jak najbardziej perspektywiczna. Ja zakładam, chociażby mając doświadczenie tych kilku sesji, które odbyły się od początku objęcia przeze mnie urzędu. Sesje były dwie w trybie zwyczajnym i jedna w inauguracyjna oraz jedna nadzwyczajna dotychczas, więc zakładam, nawet oceniając czy sądząc po temperaturze emocji, które towarzyszą nam podczas sesji Rady Miejskiej. A towarzyszą? Towarzyszą, acz uważam, że relacja jest rokująca i myślę, że jest dużo też merytorycznej dyskusji, nawet jeżeli się nie zgadzamy, jeżeli mamy w danym momencie odmienne spojrzenia na określoną sprawę. Jest to perspektywa, myślę, że będziemy się dopracowywać i będziemy działali, pomimo tego, że każdy z nas pochodzi gdzieś z różnych środowisk. Być może naszym wspólnym celem jest nasza społeczność lokalna i praca na jej rzecz. No właśnie, zapytam również pana burmistrza o sprawy do załatwienia, do realizacji w gminie Goleniów już i teraz. Z tych najważniejszych rzeczy przed nami okres jesienno-zimowy, prawda? Temperatury już spadają, to jest zaopatrzenie mieszkańców przede wszystkim w opał. No i przygotowanie samego miasta, chociażby właśnie do tego okresu jesienno-zimowego. Rozumiem, że to w planach pana burmistrza również się znalazło.
Tak, zdecydowanie. Mamy powołaną spółkę dedykowaną do tego celu. Spółka, której merytorycznym i statutowym celem jest dbanie o dostarczanie energii cieplnej mieszkańcom. Więc ci wszyscy, którzy opierają ciepło w swoich domach na przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, mogą być w pełni spokojni. Spółka funkcjonuje w sposób prawidłowy i myślę, że tutaj nie ma cienia wątpliwości co do tego, że pod tym względem będziemy zabezpieczeni. Ci wszyscy, którzy mają niezależne źródła pozyskiwania energii cieplnej, działają wolnorynkowo, działają na zasadach też wszystkim wiadomym i myślę, że tutaj też jesteśmy stabilni w tej kwestii. No a przy okazji, panie burmistrzu, o czym pan doskonale wie, walka z tak zwanymi kopciuchami, prawda? Cały czas realizowany jest ten program ekologiczny, żeby tych kopcących się czy spalin lecących z kominów było jak najmniej. Oczywiście, że tak, jak najbardziej wspieramy, udzielając dofinansowań, jesteśmy cały czas otwarci w ramach programu Czyste Powietrze, czy Ciepłe Mieszkanie, wspieramy i też dążymy do tego, żeby poziom tych tak zwanych kopciuchów, o których pan redaktor wspomina, spadł w naszej gminie do zera. Panie burmistrzu, z pańskiego, a powrócę tylko na chwilę, programu wyborczego znalazłem, a to jest bardzo bliski temat panu, niezwłoczną modernizację Goleniowskiego Domu Kultury w obecnej lokalizacji. Wcześniej poprzednie władze zaznaczały o potrzebie budowy nowego Domu Kultury, potem to sprawa zupełnie ucichła. No i teraz już jest chociaż modernizacja tego, co stoi do tej pory. Zresztą z boku przebiega remont ulicy. Myśli pan cały czas nad tym? Ale rzeczywiście, to nawet nie tylko myślę, ale też podjęliśmy jako urząd i oczywiście dla mnie, jak pan redaktor zauważył, też temat jest szczególnie bliski z racji mojej pewnego rodzaju przynależności albo rodowodu wychodzącego z tej przestrzeni kultury również. Natomiast jako urząd pracujemy intensywnie nad doprowadzeniem skutecznym do podpisania umowy o dofinansowanie na projekt Pomosty, bo pod taką nazwą chcemy realizować projekt inwestowania w obiekt Goleniowskiego Domu Kultury. Projekt dofinansowany ze środków w ramach współpracy ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym, w ramach środków ZIT-owskich tak zwanych. Są to środki unijne. I są to środki, które są na podstawie promesy zabezpieczone na poziomie około 22,5 miliona złotych, przy oczywiście współudziale i zaangażowaniu środków własnych na poziomie nie mniejszym aniżeli 15% całości nakładu inwestycyjnego. Podjęliśmy przez ostatnie 4 miesiące szereg działań zmierzających do tego, żebyśmy mogli za chwilę przystępować już do procedury przygotowawczej dokumentacji, która jest nam nieodzowna i konieczna do tego, żebyśmy mogli aplikować w konkursie o pieniądze zewnętrzne. Tak. I timeline przewidziany jest w ten sposób, że w najbliższych 2 latach dokonujemy koniecznych ekspertyz, dokonujemy wszelkich prac związanych z przygotowaniem dokumentacji i mniej więcej w połowie 2026 roku aplikujemy o środki, przeprocedowujemy całą procedurę związaną z projektem o dofinansowanie i w pierwszym bądź drugim kwartale 2027 roku powinniśmy rozpoczynać inwestycje już fizycznie, tak żeby móc do końca 2029 roku ją zamknąć w pełni i cieszyć się z nowego obiektu. To będzie ta perełka, ale to 2027, to jeszcze trochę czasu nam zostało. Wcześniej zakończy pan remont przed Urzędem Miasta. Widzę tak schody, wejście do urzędu eleganckie, barierki odmalowane. No tylko trochę od głównej ulicy dojechać nie można do was. No tak, z takich drobiazgów, ale też bardzo istotnych. Dziękuję, że pan zauważył te sławetne schody i też nie wiem, czy zwrócili panowie uwagę na to, jak wygląda hol na parterze. To jest, tak. My jesteśmy w trakcie przeobrażania i przebudowywania tej przestrzeni, dlatego że schody, barierki, była to konieczność, bo to już było nie tyle kwestią estetyki, ale kwestią bezpieczeństwa. Natomiast bardzo zależy nam na tym, żeby urząd też nie tylko w sensie, chociaż jedno ma
pewnie sporo wspólnego z drugim, ale bardzo zabiegamy o to, żeby mieszkańcy mieli poczucie takie, że są w najlepszy i najbardziej jakościowy sposób obsługiwani przez pracujących urzędników. Nie tylko wizerunkowo, rozumiem, tak? Tak, więc stawiamy na otwartość i przychylne, życzliwe podejście do mieszkańców i do wszystkich interesantów, którzy pojawiają się w naszym urzędzie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, przygotowujemy też przestrzeń, którą roboczo nazywamy Centrum Obsługi Interesanta, która będzie znajdowała się obok tej takiej przeszklonej bojki, gdzie będziemy też mogli spotykać się z interesantami i w godnych warunkach, nie na korytarzu, nie na tej przysłowiowej klatce schodowej, tylko w przestrzeni przeznaczonej do tego celu móc obsługiwać zainteresowane osoby. Goleniów to również, i o tym nie zapominajmy, to 33 sołectwa. 34 to będzie z osiedlem razem liczone. To są również 33 plus 1, czyli 34 problemy. Tych problemów oczywiście panu nie brakuje w terenie, prawda? Już pan zdążył zapoznać się i być we wszystkich sołectwach? Pan podległy, czy jeszcze nie? Zdążyłem być we wszystkich sołectwach, licząc okres przed momentem wyboru. Mhm. Czyli gdybyśmy przyjęli... A teraz jako burmistrz? Jako burmistrz miałem okazję być w znakomitej większości naszych sołectw i oczywiście na osiedlu Helenów również wielokrotnie. Natomiast czy we wszystkich, musiałbym to potwierdzić i policzyć, ale, ale myślę, że nie we wszystkich jeszcze. Natomiast staram się być tak aktywny, jak tylko czas, zdrowie i siły na to pozwalają. Staram się być z mieszkańcami i uczestniczyć w życiu choćby tym takim zwyczajnym mieszkańców, bo uważam, że jest to bardzo potrzebne i bardzo ważne, żeby móc odbywać też spotkania i zwykłe rozmowy, wydawałoby się zwykłe, z mieszkańcami, a to są rozmowy zwykłe, jednocześnie niezwykłe i bardzo ważne, dlatego że to od mieszkańców dowiaduje się najbardziej, jaki jest poziom problematyki, jaki jest poziom oczekiwań, jaki jest poziom potrzeb. I faktycznie pan redaktor bardzo słusznie zauważa, że ta ilość potrzeb jest momentami wręcz przytłaczająca, bo w zasadzie gdziekolwiek, w którymkolwiek sołectwie się pojawiam, czy pojawiamy z moimi współpracownikami, mamy co najmniej kilka oczekiwań czy potrzeb, które są niedyskusyjne. One są oczywiste, bo jeżeli gdzieś brakuje chodnika, gdzieś brakuje drogi utwardzonej, gdzieś brakuje przejścia dla pieszych w otoczeniu szkoły czy innego ważnego miejsca. Oświetlenia, placu zabaw, świetlicy. To są tematy, które przez lata ciągle, nie zostały wykonane. Ciągle aktualne i ciągle zrzuca na tych kolejnych poprzedników. Tak, są tematy, które nie zostały wykonane przez ostatnich kilkadziesiąt lat i one spoczywają teraz na moich barkach i na mojej odpowiedzialności. Czy są w zakresie mojej odpowiedzialności, tak. Będę bardzo starał się o to, żeby maksymalną ilość tych potrzeb spełnić. Obszary wiejskie są dla mnie bardzo istotne. Mam świadomość tego, że gmina Goleniów to nie tylko miasto i będę bardzo też zabiegał o to, żeby mieszkańcy obszarów wiejskich czuli, że też widzimy ich potrzeby i na tyle, na ile nam budżet i nasze intelekty pozwolą, będziemy starali się ich wspierać. I panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, jeszcze tylko na słowo wrócę, bo nie odpowiedziałem w pełni na poprzednie pytanie a propos tego, co tutaj widać przed urzędem. Ulica Puszkina i Witosa, ta inwestycja, która właśnie jest w toku. Pan redaktor zapytał, czy do 2027 zdążymy. No to tak trochę pół żartem odpowiem, że bardzo liczę na to, że zdążymy. A zupełnie serio, pomimo tego, że ta inwestycja powinna już się skończyć, bo ona powinna być oddana mieszkańcom w połowie września, w związku z tym, że napotkaliśmy na etapie wykonania, a było to już moją odpowiedzialnością od 7 maja począwszy, szereg trudności związanych z różnymi kolizjami, które wystąpiły w momencie rozpoczęcia tej inwestycji, zabiegamy o to, żeby i jesteśmy w zasadzie już na ostatniej prostej domykania kwestii dokumentacyjnych polegających na likwidowaniu kolizji gazowych, kolizji związanych z różnymi obiektami, które gdzieś się pojawiły w toku właśnie wykonywanych prac. I za chwilę myślę, że to już będzie naprawdę bardzo intensywnie, jeśli chodzi o pracę. Do końca roku kalendarzowego powinniśmy wykonać znaczącą część prac, a w przyszłym roku, w momencie, w którym już pogoda na to pozwoli i technologicznie będzie można dokończyć choćby nawierzchnie bitumiczne, zrobimy to.
fachowo pan burmistrz powiedział, gdyż wdrożył się całkowicie w swoją funkcję, mówiąc o tych kolizjach. To nie jest kolizja drogowa, żeby państwo sobie nie myśleli, że samochód samochodem gdzieś tam się zderzył i to jest kolizja, bo też jest nazywane kolizją. Kolizja to jest ta, co inwestorzy czy budowniczowie znajdują pod powierzchnią. To, tak? To są te przewody, rury różnego rodzaju, kable nieoznakowane, nie wiadomo czyje. No i trzeba coś z tym zrobić, prawda, wykonując tą inwestycję. I to jest ta kolizja. Te kolizje zresztą wszędzie się zdarzają, to nie tylko w Goleniowie, ale przy każdej inwestycji na terenie województwa czy Polski. Panie burmistrzu, sprawa najważniejsza już, najważniejsza, którą będzie i pan, państwo współpracownicy, radni, a przede wszystkim mieszkańcy żyli przez kolejny rok 2025. Jest to oczywiście planowanie inwestycyjne, planowanie do miejskiego budżetu. Rozumiem, że już jest pan prawie na ukończeniu, jeżeli mówimy o przygotowaniu budżetu na rok 2025. Nie powiedziałbym tego w ten sposób, że jestem na ukończeniu. Jesteśmy w trakcie, na zaawansowanym poziomie przygotowywania projektu budżetu, natomiast to nie jest ukończenie, bo do tego, żebyśmy mogli powiedzieć o ukończeniu tego etapu przygotowawczego, potrzebny jest szereg rozmów, które tak naprawdę dopiero rozpoczynamy, jeśli chodzi o rozmowy z radnymi. Zdąży pan do grudnia? Nie mamy wyjścia. Zdążymy i jesteśmy tak zorganizowani. My musimy zdążyć, powiem więcej, do 15 listopada, czyli mamy 6 tygodni tak, czasu. Tak, trzeba przedłożyć Radzie Miejskiej. Tak, mamy bardzo intensywny czas przed nami dotyczący planowania budżetu na rok 2025. W międzyczasie realizujemy budżet obecny, uchwalony jeszcze za czasów poprzedniej Rady Miejskiej. I w związku z tym, że mamy zaplanowanych szereg spotkań, zarówno w ramach prac komisji, jak też i spotkania dotyczące tych wszystkich setek, jeżeli nie tysięcy zgłoszeń, które spływają od mieszkańców, bo cała procedura polega na tym, że przy konstruowaniu budżetu i będę bardzo o to zabiegał, będę starał się uwzględniać wszystkie wnioski, które spłynęły od mieszkańców w wersji papierowej, mailowej, w toku też odznaczonych w postaci notatek w czasie rozmów, potrzeb, które się pojawiają. I oczywiście to też trzeba powiedzieć od razu, na pewno choćbym bardzo chciał takiej sytuacji, to sytuacja, w której zrealizujemy wszystkie i to w przyszłym roku, no nie jest to możliwe, natomiast będę bardzo zabiegał o to, żeby realizować sukcesywnie te inwestycje, które są potrzebne z punktu widzenia mieszkańców. Czyli będzie pan, tak powiedzmy, w drugiej połowie listopada takim janosikiem, można powiedzieć trochę, tak? Będzie pan zabierał tym bogatym, żeby dołożyć tym biedniejszym. Albo na te biedniejsze problemy, żeby je pokryć, które są w pierwszej kolejności, powinny być realizowane w kolejnym roku budżetowym. Panie redaktorze i szanowni państwo, wiemy doskonale, że zwiększa się środki, bądź już tak mówiąc wprost, daje się dużo łatwiej, aniżeli komukolwiek cokolwiek już dane wcześniej zabiera. I będę starał się w tym podejściu moim do projektowania budżetu też przyjmować taką zasadę, żeby jak najwięcej optymalizować, jak najwięcej móc przekazywać wartości dodanej, a jak najmniej ujmować tego, co już zostało wypracowane przez poprzednie pokolenia i chciałbym w ogóle nie zabierać nic nikomu. Natomiast zderzamy się z taką rzeczywistością, po pierwsze tej przysłowiowej jednej kołdry, gdzie mamy jeden budżet, a mnóstwo spraw do załatwienia, a dwa też zderzamy się z rzeczywistością, na którą nie mamy wpływu, dotyczącą galopujących wzrostów cen, czyli mam na myśli tutaj kwestie inflacyjne, kwestie związane z ogromnym wzrostem kosztu wykonywania zarówno usług, jak też i koszt związane z inwestowaniem, z wbudowywaniem kolejnych części infrastruktury, to wszystko kosztuje ogromne pieniądze więcej, aniżeli jeszcze choćby przed kilkoma laty, przed czasem koronawirusa i rozpoczętych działań wojennych za wschodnią granicą. I dlatego też musimy to jakoś układać. Jesteśmy też w trakcie dyskusji na temat uregulowania kwestii podatkowych w naszej gminie. My cały czas chcemy wspierać mieszkańców i cały czas moim zamysłem jest takie wspieranie mieszkańców w rozumieniu stosowania
ulg podatkowych. Minister finansów każdorocznie, corocznie ustala swoje maksymalne stawki dotyczące podatków choćby od nieruchomości. I w gminie Goleniów już przed wieloma laty była przyjęta zasada wsparcia na poziomie 20%, czyli obniżenia tych maksymalnych stawek ze 100% do 80%. I w moim przekonaniu jest to uczciwe podejście do sprawy, bo to jest cały czas kwota dobrych kilkunastu milionów złotych rocznie, które pozostają w kieszeni mieszkańców, a też ustawienie podatków na tym poziomie 80% dawałoby możliwości inwestowania w części wspólne, które wymagają rewitalizacji w Goleniowie czy na obszarach wiejskich. Jak Państwo słyszeli, Pan Burmistrz wspiera Was będzie przez kolejny rok nie tylko dobrym słowem, nie tylko pomysłami, ale również zapisami budżetu, gdzie z tego torta po podziale również trafi coś i do Państwa, czyli bezpośrednio do działań miasta i gminy Goleniów. Krzysztof Sypień, burmistrz miasta i gminy Goleniów, był gościem samorządowego programu informacyjnego Telewizji Zachodniopomorskiej. Dziękuję serdecznie, Panie Burmistrzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. A za uwagę dziękuję, Leszek Bądkowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.